Jako zawodnik na AZS Warszawa zdobył Mistrzostwo Polski w koszykówce w 1947 roku. Następnie z Limka Łódź sięgnął po Mistrzostwo Polski w 1948 roku i wicemistrzostwo w 1949. Reprezentował Polskę w koszykówce w latach 47-49, uczestniczył w Mistrzostwach Europy w 1947, łącznie w reprezentacji Polski zagrał 25 lat. W latach 51-59 był trenerem męskiej drużyny koszykówki Legii Warszawa. Poprowadził ją do Mistrzostwa Polski w 56-57 roku oraz brązowego medalu w sezonie 51-52. Prowadził tak znanych zawodników jak Władysław Pawlak, Miałczyk i Strokowski. Od 1954 roku działał w Polskim Komitecie Olimpijskim, gdzie był przewodniczącym Komisji Sportowej, wiceprezesem PKO 1980-1988, członek Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu, Polskiej Federacji Sportu i Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, którego był prezesem w latach 1997-2007. Członek Komitetu Nauki o Kulturze Fizycznej PAN oraz Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej Długich Stopni Naukowych. Od 1953 roku do 1971 roku pracował naukowo w Instytucie Naukowym Kultury Fizycznej w Warszawie, gdzie zorganizował, a potem kierował Zakładem Teorii Sportu. Po połączeniu z AWF pracował naukowo na tej uczelni, nadal stojąc na czele zakładu. Redaktor czasopisma Sport Wyczynał, autor wielu publikacji napisanych m.in. Gry sportowe zespołowe, teoria i metodyka sportu. Doktorat honoris causa AWF we Wrocławiu